dzisiaj idziemy na poszukiwanie Kerfusia. Kerfus jest to słodki robot kota, który roznosi różne rzeczy. Tak jak ja, nasz sąsiad strasznie się nie chce go doczekać, bo cały czas tam tutaj puka. O matko, to już dwóch sąsiadów. Wszyscy chcą iść razem z nami na poszukiwanie właśnie Kerfusia. Słyszałam, że jest w dwóch sklepach. Widziałam takiego Jursiego i chcemy go pogłaskać i z nim pogadać. A jeśli chcecie dołączyć do najsłodszego filmu na całym YouTube, mój filmik Anny, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. A jeśli kiedykolwiek widzieliście Kerfusia, napiszcie w komentarzu kot. A jeśli lubicie słodkie kociaki, to koniecznie stawcie kciuka do góry. Homiś, jedziesz z nami czy nie jedziesz? Harry Homiś, to jest Harry Homiś tak troszeczkę teraz. Już się szykujemy i słyszałam, że Kerfuś jest w Kerfurze na Wileńskim. Spróbujemy właśnie tam pojechać, więc to jest nasza pierwsza lokalizacja. W drogę! Słuchajcie, dojechaliśmy już do Wileńskiego, tak? Tak. I idziemy na poszukiwanie Kerfusia. Ja chcę zdjęcie z Kerfusiem, ja bo, muszę mieć z nim jest zdjęcie. Jest Kerfuś, a nie jestem tego w 100% pewny, bo my nie wiemy, więc podobno ma być tutaj, idziemy sprawdzić. Jak nie będzie, to jest kitka wina, a ja muszę mieć z nim zdjęcie. Ja chcę jeszcze spotkać się Kerfusia i jeszcze Hatcuś chyba jest. Serio? Jeszcze. Tak, jest jeszcze Hatcuś, więc dzisiaj zbieramy wszystkie Pokemony. Znajdźcie wszystkie! Cel namierzony i tam jest napisane, że to jest Carrefour. Tu nie wiem. Nie wiem, czy widzicie, ale tu jest na Kerfusia. Nie Kerfuś, to ja powiedziałem Kerfuś. Już nie gadaj tyle, tylko idź. Dobra, idziemy. Otwórz się. Czuję Kerfusia. Ja właśnie go nie czuję, gdzie to jest? Nie no, nie czuję żadnego. Gdzie tu jest Carrefour? Nie wiem. Znalazłam go i jest na górze. Ui. Ostatnie schody. No. Ostatnie schody i się przekonamy. Kerfusia. Tu jest Carrefour. Idziemy. Ty, a myślisz, że na jakim dziale on będzie? Jedzenia, 100%. Nie, to nie jest Kerfuś. To nie Kerfuś. O mój Boże, jakie są czadowe, przepiękne są. Słuchajcie, cel namierzony. Jest, znalazłam go. Jest, zbliżamy się do niego. Hejka mały. Hejka przystojniaku. Jaki ty jesteś słodki, mój Boże. To swędzi. O, ja cię kręcę. Ej, trzeba coś od niego później kupić, bo jest mega. Stało się, jaki ty jesteś słodki. To swędzi. Miau. Hejka. Fajnie. O, lubi mnie. Co my tutaj mamy? Mam różne napoje z tobą. Przede mną nieznane przeszkody. Czy to ty? Znicze, to były znicze, Kerfuś. No pomachę. Mam nowego przyjaciela. To spędzi. Miau. No ale jest bardzo słodki, chodź. Fajnie. No wiem. Słodki jest. Jeszcze nowy. Słuchajcie, on ma nawet ogon. Ale on wolny. Dobra, słuchajcie, wyprowadza mojego kolegę na spacer. I stwierdziłam, witamy w Carrefour Wileńska. Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie. Ulżę mu i weźmiemy się od niego. Chodź na spacerek. Jak tam spacerek? To spędzi. Zostawisz Kerfusia w spokoju i lecimy. Słodki, chcę mieć takiego w domu. Co? Przede mną nieznane przeszkody. Wow, czy to ty? Kerfuś nas poczęstował, więc idziemy do kasy. Ale tak strasznie mi ciężko się z nim rozstać. Zostaw Kerfusia i lecimy teraz do Pizzusia. Teraz będzie Pizzusia. Pizzusia. Tak, ale ja chciałam jeszcze się z nim pobawić. Idziemy do Pizzusia. Był słodki. To ty chcesz, Kitek? Idzie, ale już takiego miałeś. Ale ma, mnie to denerwuje, że one nie są giga, tylko to jest 10 tak, małych. Tak, a jakbyś to takiego dużego, ale byś do buzi go nie położył. O, weźmiemy jeszcze Milky Boxa, to może... Ej, może trafimy Joe. Jeden weźmy dwa, jeden dla ciebie, dobra. Drugi dla mnie. Trafimy Joe jak nasz Kerfuś. Ej, udało nam się spotkać Kerfusia, więc teraz idziemy do KFC. Pizzusia, tak, do Pizzusia. KFC, do Pizzusia, jeżeli nam się uda. Bo widzieliśmy to u Mr. Krychy i jestem mega ciekawa, czy on tam nadal jest. Nie, tego to ja znalazłem. Kerfuś było u Krychy. A. Tego to ja się znalazłem, mówię, patrzcie, jest jeszcze Pizzuś. Myślisz, że będzie inny? No zobaczymy. To lecimy szybciutko na tramwaj i... Dobra, biegniemy. Słuchajcie, jesteśmy już przy naszym celu. Cel numer dwa. Czyli... Nie, to jest Pizzuś, Pizzuś. Ale tu jest Kerfuś. On będzie miał pizzę na sobie. Kerfuś, ja mówię Kerfuś. Zastanów się. No, nie wiem, bo one mają się tak wszystko podobnie. Jesteśmy... Czy to jest Pizza Hut? No dobra, KFC, a obok była Pizza Hut? Tak, gdzie jest Pizza Hut? Obok, ja szukam, czy w Kerfusie. Tu jest, faktycznie, masz rację. Ja patrzę przez okno, czy w Kerfusie nie ma. Najpierw Pizza Hut, bo tu pisało, że tu raczej będzie. Lecimy. Na polowanie. Za kodem. Mateczko, coś tu stoi. On się ładuje. On się ładuje, a myślę, że nas obsłuży? Nie wiem, ale może się naładuje i będziemy widzieć, jak jeździ. Błagam, jest śliczny. Kerfuś, ładuj się szybciej. Słuchajcie, nasz tutaj kotek już ruszył, więc możemy zamówić. I zobaczcie tutaj, herbata klasyczna. Odosobne smaki, zapytaj swojego kelnera. Czy nasz kotek jest kelnerem? Jest. A jak go spytam, to mi odpowie? Nie odpowie ci pewnie, bo ją miał. Tam jest Pizzuś, kuchinka. Pizzuś tam jest cały Pizzuś, kiedy on przyjedzie do mnie. Ja zamówiłem, sobie pizzę i on ma mi przyniesie mu Pizzuś. A jak Pizzuś nie przyniesie? Kujeczki jedzie. Teraz do mnie chodź, do mnie. Co? Pisz, że on wiózł teraz makarona, nie pizzę? Wow, nie jest ku Pizzuś. No. Jaki słodki. Jaki kuperek. Pizzuś.
pizzę. Bo moja, muszę. Nie, nie dostaniesz. A jak on mi nie przywiezie pizzy? No to nie będziemy jeść. Tak zamówiłem specjalnie, tym zamawiałem, żeby mi przywiózł pizzę, mam nadzieję. Ktoś mu zabrał pizzę? Kurczę, okej. Patrz, to jest ten sam robot, tylko że ma pizzę. Ma pizzę, faktycznie. A ja muszę z nim zdjęcie mieć. Kitek, ja muszę mieć z nim zdjęcie. Nie zabieraj mu pizzy, najpierw wiesz, zrobisz zdjęcie. No tak! Dobra. Dostaliśmy na razie kolkę. Białą herbatkę. Tak? Picuś, picuś, to jest picuś teraz. A potem kewcuś. Jedzie do mnie. Tak, po mnie jedzie. Picuś do nas przyjechał. Cześć, słodko. Oto twoje jedzenie. Odbierz dania, bo ja mam jeszcze kilka innych stolików do obsłużenia. Takie to słodziutkie. Dziękujemy. Można też podwójnie pogłaskać. Mam kolejnego przyjaciela. Ale on jest słodki. Cześć, mam już drugiego. Pa, no. Pa. Gotowe? No. Dziękuję. Ale sztos! Jedzie sobie. Kitek już. Pizzuś. Boże. Ale przywiózł pizzę. Kitek głodomorek sobie je pizzę. Ja sobie piję herbatkę. Pizzuś zrobił najlepszą pizzę sobie. Ale to pizzuś, to pizzuś. Nie kochasz pizzuś. No pizza. To nie pizzuś robi? Ja spakowałem sobie już pizzerkę resztę i lecimy, zostawiamy pizzusia. Obok mamy KFC i Burger Kinga i podobno tam Kitek mówi, znaczy, też nie, może być. Możemy sprawdzić, bo o to mi chodziło. Dobra. Nie jestem pewna. Kitek wziął na wynos, bo nie dał rady, więc idziemy teraz sprawdzić tu. Tu niestety nie było, ale jedziemy teraz do innego dalej, KFC. Dalej, KFC. No, dalej, który jest i tam zobaczymy, czy będzie. Kolejny cel, teoretycznie tu, Mr. Krycha tak twierdził, że one są tutaj, więc zobaczymy. Znaczy one, chyba on, jeden. Włosy mi się dzisiaj nie układają. Ej, specjalnie tu jechałam i go nie ma. I go nie ma. Oszukana. Nie ma? Słuchajcie, nie ma. Taki kawał przyjechaliśmy i nie ma. Bo pan mówi, że odkąd tu pracuje, tego nie ma, a pan pracuje drugi dzień. Ale no niestety, wiedział, że był. Ale trudno, no nie zdążyliśmy. Jest mi przykro, jeśli ktokolwiek z was wie, gdzie on może być, to koniecznie nam napiszcie. Pizza. Pod Pizza Hut pod KFC. Pyszności! Piszę teraz do Kiewcusia, bo ma swojego TikToka i piszę, gdzie go teraz można znaleźć. Znaleźliśmy TikToka, właśnie tego robota i on na tym TikToku 4 dni temu podał właśnie to miejsce. Zobaczymy, czy tak faktycznie jest, bo na to liczę, bo na tym TikToku tak niby to było tutaj, niby nie, więc ciężko powiedzieć. Trzymajcie kciuki, zostawcie kciuka do góry, tylko może się uda. Tak, lecimy sprawdzić, czy jest tutaj Kewcuś. Poczekaj, ja go widzę. Tu. To jest Kewcuś. Musi być. Jest? O, mateczko. Jest. Udało się. Widzę go i teraz Kitek zamawia, żeby do nas przyjechał. Zdjęcie musi być. Musi być to zdjęcie. Nie po to całą Warszawę. Ostatnie. To jest cała Warszawa do tyłu. Calutka. Mały? Wiesz co robi KFC? Po nocach mi się śni. O, mateczko. Nie dotykaj moich uszu. No to drugiego. Ale to drugie. O, mateczko, jaki on jest uroczy. I Mr. Krycha mówi tak, nim. Tak, tak, on tak, nawet tak powiedział wcześniej, robi wrażenie. Chcesz ten? Chcesz zdjęcie z nim? No, chodźmy zrobić. On śpi. Musisz go pogłaskać na końcu, słyszałeś? Jest tu podpisany, zobacz. Kiedy coś. Cześć, oto twoje jedzenie. Mam działać? Bo ja mam jeszcze kilka innych stolików do obsłużenia. Robi wrażenie. Pogłaskaj go. Jak go poklepiesz, jak go poklepiesz, to on... O, jest! Co, spionek idę. Co sobie wziąłeś? Twistera. Twistera? Dobra, jesz i idziemy, bo też już jestem zmęczona. Ale nie tak jak ta Kewcuś, który cały czas pracuje. Kewcuś też dobrze gotuje. Dobra, wróciliśmy już do mieszkanka i mamy tutaj trzy rzeczy, które zostały po naszych małych słodziakach, robocikach, kociakach. Mamy tutaj kitka wrapa, kitka pizzę i moją kolkę Pepsi. Czyli Pepsi tak, kole. Pepsi była od Kryfusia, pizza była od Pizzusia, od Kewcusia był Twister. A jeszcze istnieje taki robot, wygląda tak, Kitek go znalazł i mówisz, że jest w Poznaniu? Chyba tak i ja bym go nazwał Pancuś. Pancuś, nazwijmy go Pancuś, niestety no nie będziemy jechać dzisiaj do Poznania, żeby go szukać, ale może kiedyś przy okazji się uda i również będę miała z nim zdjęcie. Mało tego, mam z nim kilka zdjęć i wszystkie je w sobie wydrukujemy. Dostałam kiedyś ze współpracy właśnie... To jest powerbank. Nie, to jest dysk. Miałam wziąć drukarkę do zdjęć. Coś. Dobre jedzenie robią. No dobra, i drukujemy. I bierzemy się za drukowanie Kerfusiów. Ja chcę mieć wszystkie tutaj i sobie je powieszę albo nawet gdzieś postawię. Zadziałało. To będzie Kewcuś.
To będzie Kerfus. Patrzcie, na razie wygląda tak, ale zaraz będzie piękniejszy. Ostatnie kolorki nakłada, dawaj. Drukowanko. Mamy już nasze 3 zdjęcia wydrukowane, wyglądają czadowo, bo jestem mega z nich zadowolona. Najbardziej podoba mi się to tutaj z Kewcusiem. 3 zdjęcia już mamy gotowe, teraz je odkładamy na bok i otworzymy nasze milki boxy, które złapaliśmy przy Kerfusiu. Ponieważ szukamy Joe, a Joe jest kotem, więc idealnie by się pasowała do tego odcinka, więc Joe, zapraszamy cię, proszę. Diamentowamo, teraz, ale ja szukam Joe. Kerfus był kotem, Pizzuś był kotem, Kewcus też był kotem, więc potrzebuję Fredo. Tak. Do szczęścia, tak. Ale może, Kitek, co ty na to? Żeby je może tu gdzieś przykleić. Co? No tak. A tu zostawiamy dla naszego pancusia miejsce. Tu będzie wolne miejsce, Kitek. No i to tyle. Koniecznie zostawcie dużo kcików w górę właśnie dla wszystkich naszych słodziaków, naszych robocików, Kerfusiów, Picusiów, Gacusiów. Właśnie, Gacusia nie spotkaliśmy. A ja mam nadzieję, że wam się podobało. A my słodziaki widzimy się w kolejnym filmiku. Sąsiad!